Piotr Łapuć, jesteśmy na treningu w Thai Gym Tarnów. Piotrek, chyba ciężkie treningi, co? Tak. Treningi są bardzo cierpiące. Sparingi, wytrzymałość tlenowa. No, wchodzimy powoli w taki rytm treningowy, przygotowujący do jakichś tam zawodów. Piotrek, jesteś uczestnikiem Enfusion, słynnego trialu Enfusion, w ogóle całego cyklu gal, które przygotowywały kiedyś zawodników Muay Thai, kickboxingu do takich najważniejszych walk na świecie. Co możesz o tym powiedzieć króciutko? Dobre przeżycie, dobre jakby podstawy tam się łapie? Tak, Enfusion to jest... Zawodnicy są po prostu z całego świata. Jest 16 osób z różnych klubów, z różnych krajów, reprezentujący różne techniki. Naprawdę jest bardzo wysoki poziom. Przeżycia niesamowite po prostu. Otoczka, wszystko jest jak profesjonalnie, począwszy od hotelu, skończywszy na walkę, na opiece medycznej, na wyjściu do ringu i naprawdę jest na najwyższym poziomie. Powiedz, od kiedy ty trenujesz sporty walki, jak trafiłeś w ogóle do Enfusion? Sporty walki trenuję od 10 roku życia. To zaraz mi świętej pamięci ojciec. Karate Kyokushin. Po karate Kyokushin w szkole średniej tu już tam brakowało mi uderzeń na głowę po prostu tego boksu, bo tam były kopnięcia tylko na głowę, a ręce jednak były tylko na tułów. Przeszedłem na kickboxing, no i tak jakoś od czasu do czasu po prostu walczę. W 2010 roku wyjechałem do Anglii. Tam trenowałem w klubie Touch Gloves Gym. Dostałem walkę, tam taka jest organizacja angielska TFC Total Full Contact. Zdobyłem tam tytuł Mistrza Świata w 2016 roku. No i później wróciłem do Polski i wznowiłem treningi po prostu. Jest to moje hobby po prostu. Kocham to, co to, robię to od małego i to trzyma mnie po prostu, napędza mnie. Mimo 41 lat prawie. Właśnie nie chciałem pytać o wiek, ale tak gdzieś te okolice i widzę, że bardzo dobra forma fizyczna, bo dajesz radę z młodymi. Dzisiaj tutaj widziałem naprawdę ostre sparingi. No, zabawy. Tak. No, staram się, choć nie ukrywam, że jest bardzo ciężko im dotrzymać kroku, bo jednak to młodsze pokolenie to jest już naprawdę wytrenowane i zawodnicy, którzy są żądni sukcesu. No, ja nie mam takiej żądzy tego sukcesu, ale ta adrenalina po prostu to napędza mnie do tego działania i kocham to uczucie, to zmęczenie i wszystko, co jest związane z tym występem. Prowadzę zdrowy tryb życia, regularnie ćwiczę, nie imprezuję ani żadnych używek. I jak widzę, dobrze to działa na ciebie, cały spocony, wytrzymujesz naprawdę ciężki trening, jestem pod wrażeniem. A powiedz, podobno dostałeś jakąś dobrą propozycję na walkę i chcesz z niej skorzystać. Tak, dostałem propozycję Super Fight. To jest organizacja promująca walki, to jest na gołe pięści, bez żadnych ochraniaczy. Jest możliwość walki w parterze, w stójce, możliwość uderzenia głową tak samo przeciwnika. Kręci mnie to bardzo. Czuję taki delikatny strach przed tym, no ale strach mnie też napędza do tej walki po prostu. Też, a to już lata temu, ale też miałem takie epizody po prostu na gołe pięści. Wiem, jak to jest ta adrenalina. No i chciałbym spróbować. No. Jest to coś nowego. No i często tam decyduje jedno uderzenie po prostu, rozcięcie tutaj, bo jednak to jest goła pięść, tak? No i tyle. Piotrze, to co? Życzę powodzenia. Podobno jest to gdzieś tam przełom lutego-marca, z tego co słyszałem. Natomiast będę obserwował, będę z zaciekawieniem przyglądał się twojej karierze. No i zobaczymy, może jeszcze, jak to powiedzieli, jak to mówią, stary wilk pokaże jeszcze kły. A dziękuję bardzo, bardzo miło. No będę się starał po prostu wypaść jak najlepiej. No. Mam nadzieję, że utrę nosa co niektórym tym młodym wilczkom. Piotr Łapuć, dziękuję bardzo.